10 zagadek świata niewyjaśnionych do dziś. Incydent w Roswell. Rozbicie się niezidentyfikowanego obiektu latającego, które miało miejsce 2 lipca 1947 roku około 120 km na północny zachód od Roswell w stanie Nowy Meksyk w Stanach Zjednoczonych. Do dziś nie ma pewności, czym ten obiekt był w rzeczywistości. 2 lipca 1947 roku około godziny 22 Dan Wilmot, miejscowy sprzedawca artykułów żelaznych, jego żona, siedząc na tarasie swojego domu, zauważyli duży, jeżący się przedmiot, który ze znaczną prędkością przeleciał w kierunku północno-zachodnim. Małżeństwo pobiegło do ogrodu po to, aby obserwować ów obiekt przypominający swym kształtem dwa talerze zwrócone ku sobie wnętrzem. Po niecałej minucie obiekt zniknął. Wilmot twierdził, że obiekt poruszał się bezszelestnie, zaś żona powiedziała później, iż wydawało jej się, że słyszy słaby, ostry, świszczący dźwięk. Według Wilmota obiekt znajdował się na wysokości 500 metrów, a przelatywał ze szybkością 600, a nawet 800 km na godzinę. Rankiem 8 lipca 1947 roku pułkownik William Blanchard poinformował prasę i stacje radiowe, że na terenie jednej z farm niedaleko Roswell odnaleziono wrak latającego dysku. Po tym, jak właściciel posesji poinformował miejscowego szeryfa o tym, że odkrył przedmiot na swoim terenie. Następnie wrak został zabrany do wojskowej bazy w Roswell, gdzie był badany. Jedna z teorii spiskowych mówi, że pozaziemskie formy życia znalezione we wraku przetrzymywano i badano w strefie 51 w stanie Nevada. Następnego dnia w prasie poinformowano, że doniesienia z poprzedniego dnia były nieprawdziwe, zaś to, co odnaleziono, to po prostu balon meteorologiczny. Jaka była prawda? Nie wiadomo. Matka Boża z Guadalupe. Chodzi tutaj oczywiście o obraz. Obraz ten został według opowieści przekazany Aztekowi świętemu Juanowi przez samą Matkę Bożą. Otóż obraz wykonany jest na płótnie z agawy. Jest to wizerunek o wymiarach 195 cm na 105 cm. Pierwsze badania tkaniny zostały przeprowadzone w 1936 roku. Stwierdzono, że przeanalizowane włókno nie posiada żadnych śladów jakiegokolwiek barwnika. Dodatkowo stwierdzono, że obraz ten nie został namalowany ręką ludzką z użyciem standardowych materiałów i technik charakterystycznych dla danego okresu. Kolejne analizy przeprowadzono w 1954 i 1963 roku i również nie odnaleziono żadnych śladów pędzla ani świadectw, by tkanina została zagruntowana. Według badaczy prowadzących dalsze ekspertyzy w źrenicy Matki Bożej występuje zjawisko potrójnego odbicia, właściwe jedynie dla organizmu. Żywych, a krzywizna wizerunku w postaci w obu oczach odpowiada krzywiźnie rogówki. Dodatkowo owe odbicia są widoczne tylko po 2500-krotnym powiększeniu. Obraz określany jest mianem nieustającego cudu z racji przekonania, że indiańskie płótno zagawy, na którym powstał obraz, jest w stanie przetrwać najwyżej 20 lat. A obraz ten nie ulega biodegradacji od 1556 roku. Bitwa o Los Angeles. Niewyjaśnione wydarzenie mające miejsce 25 lutego 1942 roku. Otworzono wtedy ogień z artylerii przeciwlotniczej do niezidentyfikowanego obiektu latającego nad Los Angeles, ponieważ obawiano się japońskiego nalotu, jednak nie strącono żadnego samolotu. 24 lutego służby United States Navy poinformowały, że obserwatorzy dostrzegli na niebie w okolicach Los Angeles kilka świecących obiektów. Doprowadziło to do ogłoszenia wieczorem alarmu przeciwlotniczego i obsadzenia stanowisk dział przeciwlotniczych. Kiedy wydawało się, że to fałszywy alarm, około godziny 2.15 wykryto na radarach obiekty. Syreny alarmowe włączono o 2.25 i nakazano schronić się w schronach. Chwilę później niebo zaczęły przeczesywać reflektory przeciwlotnicze, a artyleria przeciwlotnicza otworzyła ogień. W stan gotowości zostało postawione lotnictwo, ale myśliwce pozostały na ziemi. Ludność cywilna zeszła do schronów lub piwnic, oczekując nalotu, a na niebie zaobserwowano świecący obiekt. Świecący obiekt lub obiekty były cały czas ostrzeliwane z ziemi, natomiast dowództwo 4. Korpusu Powietrznego nie wydało rozkazu użycia myśliwców. Ostrzeliwany obiekt przeleciał nad wybrzeżem od Santa Monica do Long Beach. Kiedy doleciał do Signal Hill, zaczął manewrować, najpierw skręcając w stronę lądu,
Potem skierował się nad Pacyfik, gdzie w końcu zniknął. Kilka budynków zostało uszkodzonych wskutek spadających odłamków i nisko wybuchających pocisków artylerii lotniczej. 3 osoby zmarły na zawał serca z powodu paniki, 3 inne zginęły od źle naprowadzonego ognia przeciwlotniczego. Co było danym obiektem, nie wiadomo do dziś. Całun turyński. Lniane płótno zawierające obraz dwustronnego od przodu i od tyłu od wzorowania postaci ludzkiej. Na materiale widoczne są liczne czerwone ślady. Przechowywany jest w Turynie w kaplicy świętego Całunu, katedry pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. Pomimo, że jest on jednym z najczęściej analizowanych naukowo przedmiotów historii ludzkości, powstanie charakter utrwalonego na płótnie obrazu stanowi wciąż dla współczesnej nauki zagadkę. Według tradycji chrześcijańskiej w płótno to został po śmierci owinięty Jezus Chrystus, a charakter i umiejscowienie śladów odpowiada opisowi jego ran w Ewangelii. Obraz powstał według niej samoistnie, być może wypalił się na owiniętym dookoła ciała materiale pod wpływem jakiejś energii w momencie zmartwychwstania, a czerwone ślady to krew Jezusa. Badania wykazały, że faktycznie obraz nie został namalowany i musiał powstać w wyniku jakiejś wielkiej eksplozji energii. Nikt jeszcze nie odtworzył tego obrazu dokładnie w taki sposób, w jaki jest na tym całunie. Dodatkowo badania wykazały, że osoba na tym obrazie jest pochodzenia żydowskiego, z kolei sam całun, na podstawie pyłków, które tam znaleziono, znajdował się na granicy R na terytorium współczesnego Izraela, co by świadczyło o tym, że został w niej owinięty ktoś ukrzyżowany właśnie we współczesnym Izraelu. Być może Jezus. Matka Boża Zakity. W 1973 roku w Japonii, w pobliżu miasta Akita, dokładnie w klasztorze sług Najświętszej Eucharystii, siostrze Agnieszce Katsuko, objawiła się Matka Boża. Od tamtej pory jej figura, znajdująca się w klasztorze, płakała. Wyliczono, że posąg płakał ponad 100 razy i krwawił z różnych okazji. Łzy poddano badaniu na Uniwersytecie w Oksfordzie, które wykazało, że są to łzy ludzkie. Objawienie to postrzegane jest jako ostrzeżenie dla ludzkości. Jeżeli nie nawrócimy się, świat nawiedzą nieszczęścia i katastrofy. Katastrofa tunguska. Wydarzenie z 30 czerwca 1908 roku, które miało miejsce w tajdze w środkowej Syberii na obszarach niezamieszkanych. Doszło tam wówczas do ogromnej eksplozji, która powaliła drzewa w promieniu 40 km. Widziana była w promieniu 650 km, słyszana w promieniu 1000 km, zaś niezwykle silny wstrząs zarejestrowały wówczas sejsmografy na całej Ziemi, a wreszcie dzięki szczególnemu położeniu Słońca w okresie prześlenia letniego wskutek odbijania światła przez pył, będące efektem eksplozji w wielu europejskich miastach zaobserwowano zjawisko białej nocy. Uderzenie to było tak silne, że ówczesne rosyjskie magnetometry pokazywały w jego rejonie drugi biegun północny. Ciało niebieskie leciało z prędkością około kilometra na sekundę z południowego wschodu w kierunku południowo-zachodnim i eksplodowało w odległości 65 km na zachód ówczesnej faktorii Vanvara na wysokości kilku kilometrów nad powierzchnią Ziemi. Jest wiele niejasności dotyczących tej katastrofy, które nie pozwalają na wyciągnięcie jednoznacznych wniosków. Wciąż do końca nie wiadomo, co wywołało tak potężny wybuch. Inną niewyjaśnioną zagadką są różne relacje świadków z rejonu rzeki Angara oraz rejonu rzeki Dolna Tunguska. Relacje te mówią m.in. o różnych kierunkach przemieszczania się obiektu oraz o różnym czasie, w którym obiekt został zaobserwowany. Świadkowie z okolic Angary mówią o wczesnym ranku, Dolnej Tunguski o popołudniu. Kolejną tajemnicę stanowi fakt istnienia 3 wywałów drzew na terenie katastrofy, co także zdaje się potwierdzać, iż katastrofa tunguska nie była dziełem jedynego obiektu. Obiekty te mogą mieć do 50 metrów średnicy. W grudniu 2016 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło 30 czerwca Międzynarodowym Dniem Planetoid z intencją upowszechnienia świadomości zagrożeń, jakie mają stanowić zdarzenia obiektów bliskich Ziemi z naszą planetą. Twarze z Belmez. W pewnym starym domu w hiszpańskiej Andaluzji od 30 lat pojawiają się zagadkowe twarze, których nie wyjaśniły żadne przeprowadzone dotąd badania. Obrazy przedstawiają zarówno mężczyzn, jak i kobiety, smutnych, zatroskanych, uśmiechniętych lub zadumanych. Świadkowie tych przerażających manifestacji twierdzą, że mimika poszczególnych postaci stale się zmienia. Ponadto twarze pojawiają się i znikają w różnych miejscach budynku.
prywatnym budynku należącym do rodziny Pereira wykorzystano do tej pory wszystkie dostępne środki, którymi można by się było pozbyć upiornych malowideł. Niestety każdy z nich zawiódł. Nie pomogły żadne z dostępnych środków chemicznych, a nawet generalny remont budynku ze skuwaniem tynku włącznie. Podczas remontu dokonano jednak szokującego odkrycia. Pod podłogą znaleziono ludzkie szczątki i jak się później okazało, budynek został zniesiony na terenie dawnego cmentarza. Ekshumacja i ponowny pochówek szkieletów nie przyniósł jednak oczekiwanych rezultatów. Tajemnicze twarze nadal nękają mieszkańców domu. Góra Uluru. Jeden z największych monolitów na naszej planecie, święte miejsce aborygenów, cel wielu wycieczek, jedno z najpiękniejszych miejsc na Ziemi, wzbudzające jednak nieznany strach i szacunek do czegoś pradawnego i nieznanego. W pobliżu góry niesamowicie często dochodzi do dziwnych wypadków. Zwiedzający to miejsce turyści w niewyjaśnionych okolicznościach tracą przytomność, ulegają nagłym udarom i zawałom serca, a czasem nawet umierają bez wyraźnego powodu. Co ciekawe, dyrekcja Parku Narodowego Uluru stale otrzymuje tysiące listów z całego świata zawierających małe fragmenty skał, które turyści zabrali sobie na pamiątkę. Turyści gorliwie przepraszają, że przywłaszczyli sobie fragment góry i zgodnie twierdzą, że odkąd weszli w posiadanie pamiątki, w ich otoczeniu zaczęło dochodzić do nieszczęść i nagłych śmierci. Deszcz zwierząt. Niezwykły fenomen polegający na opadzie z nieba licznych zwierząt, często jedynego gatunku. To nietypowe zdarzenie może, lecz nie musi być połączone z normalnym deszczem. Fenomen deszczu zwierząt pojawia się właściwie od zawsze. Znane są świadectwa z różnych krajów i epok, w których motyw ten występuje jako element wielu tekstów pisanych. Zjawisko to pojawia się rzadko, jednakże można je zaobserwować do dziś. Na przykład ponad 100 spadających kijanek zaobserwowano wiosną 2009 roku w Japonii. Wytłumaczenie tego przypadku jest kłopotliwe, gdyż nie zaobserwowano jednocześnie silnych wiatrów, które zwykle są uważane za najbardziej prawdopodobną przyczynę deszczu zwierząt. Innym współczesnym przypadkiem jest deszcz żab, obserwowany dwukrotnie w 2010 roku na Węgrzech. W czerwcu 2012 roku deszcz żab spadł na chorwacką miejscowość Mokosica. We wrześniu 2017 roku w meksykańskim mieście Tampico zaobserwowano małe rybki spadające wraz z deszczem. Mapa Piri Reisa. Mapa świata wykonana w 1513 roku przez osmańskiego admirała i kartografa Piri Reisa. Do dziś przetrwała około 1/3 jej całości. Zachowany fragment przedstawia zachodnie wybrzeża Europy, północnej Afryki oraz Brazylii. Zaznaczone są na niej także Azory, Wyspy Kanaryjskie i mityczna wyspa Antilia. O mapie zrobiło się głośno, kiedy okazało się, że powstała w czasach, gdy Europejczycy dopiero poznawali wybrzeże Ameryki Południowej i Karaibów, a o Falklandach czy Antarktycie nawet nie słyszeli. Jednakże Piri Reis w swoich uwagach sam przyznał, że korzystał ze starszych map, w tym także tych należących do Krzysztofa Kolumba. Ponoć tak przeanalizował mapy z całego świata, że udało mu się skonstruować jedną pełną mapę świata. Niestety do dziś nie ustalono, w jaki sposób to zrobił. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały, A to Ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się, cześć!